Siemanko, jestem XJ Joe. Witam was w kolejnym i prawdopodobnie ostatnim odcinku z serii Zagrajmy w God of War z 2005 roku. Moi drodzy, poprzednio udało mi się zdobyć puszkę Pandory, natomiast Ares wyczuł, że Kratos dokonał właśnie tego czynu i odzyskał puszkę Pandory, wykonał swoje zadanie. I z pola, na którym walczył, cisnął gigantyczny, stalaktyt, stalagmit, po prostu stożkowatą skałę prosto w Kratosa, przebijając go na wylot i przebijając do wrót świątyni Pandory, tym samym zsyłając go do Hadesu. Teraz Kratos usiłuje wydostać się z piekła, aby powrócić i stawić czoła Bogu wojny. Nie pamiętam, jak to dokładnie powiedzieć. Piekło jest naszpikowane naprawdę najgorszymi pułapkami, jakie jakie napotkamy w grze. A do tej też już mam kilka podejść, dlatego kontynuujmy. Na szczęście można praktycznie cały czas być przy ścianie, nie obawiając się, że tutaj zostaniemy zrzuceni jak za blisko ściany będziemy. Dzięki czemu też możemy korygować swoje ruchy. O kurde, to było risky. Muszę poczekać teraz. Oh. Dół. Góra. Skok. Okej. Pierwsze piętro za mną. Co? You got a touch? Kurde, co to w ogóle za trofki? Teraz. Nie. Szlak. Skso. Ała. Na spokojnie w takim razie. O-o. Dobra. Holender. Będzie zajebiście trudno. Nie mogę tutaj praktycznie też przyspieszać swoich ruchów skokami. Nawet nie mogę stanąć centralnie przy tym na dzień dobry.
Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. O, złapał mnie tutaj na górę, dobra. Hop. Błąd. Teraz. Trochę bokiem. Okej, góra. 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 Góra, stop. Okej. Po tym ostrzu. Raz, dwa, trzy. Dobra, trochę lewo, góra, 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 stop. Góra, 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 okej. Teraz. Góra, 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 góra. Jest! Jeny! Ale to było stresujące. No i punkt zapisu. Nie, dobra, zapisujemy grę. Nie robi jaj, ile mam... No nie wierzę, tak mało zbrakło. Dusz tych orbów. O właśnie, to jest na tyle mało orbów, że teraz właśnie się mówić, że nawet jak zginę, to tam nie będę szedł. To się nie opłaca po prostu. Już pali licho, jeżeli zabraknie mi tych kilku. Z ciekawości doskoczę? Nie. Do kolejnej umiejętności. Kurde, nie, no ta skrzynia tak kusi. Marne 30, ale dobra. Skrzynia zaliczona, po prostu... Po prostu do statystyk, że otwarta. I tyle. Że praktycznie nic nie zostawiam tutaj nieotwartego. Co się dzieje? Pokonanie każdego z nich daje mi jedno miejsce przejścia, tak? No cholera. Kurde. Idą z jeden filar.
Double będzie? No nie. Mam nadzieję, że dwa filary mi wyskoczyły. A nie tylko jeden. To wygląda już na takie ostateczne przejście. Ale jak to będzie prawda? Już mnie ciut boli od klikania trójkąta non-stop. Ale to jest najlepsza kombinacja po prostu. No, no nie da. Nie mogę tutaj nic zrobić innego. Jak chcę na szybko to ogarnąć. To chyba jest ostatni. Dokładnie. Mana. Życie. Na jedną stronę, jedną skrzynię. Mam 10 tysięcy. Na drugą stronę. I level up. Dziewięć, osiem, siedem, sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Zero. Ostrze na maksimum. Fuck. Pełna moc ostrza Artemis, którego praktycznie nie używałem. Nice. Serio. To siup, wyżej. Jeszcze wyżej. Cały czas w górę. No i? O! Coś spadło. Jakaś... nie cegła, tylko... jakiś... kamlot z... liną. Ciekawe. No właśnie. Świątynia wyroczni. Siema, grabarzu. And not a moment too soon. I only finished digging just a moment ago. Who are you? Now that is an interesting question. But for now, you must hurry. Athens needs you. But how did you know I was... Athena isn't the only god keeping watch on you, Spartan. God? Complete your task, Kratos. And the gods will forgive your sins. Czyżby to był sam Hades? Ale to jest takie niezrozumiałe, no troszeczkę.
wykonuj swoje zadania, a bogowie wybaczą ci swoje grzechy. No nie do końca tak to się potoczy. Twoje grzechy. Nie swoje, twoje. No właśnie, skończył kopać dosłownie przed chwilą. Idealnie, kiedy zrzucił kamień, Kratos się pojawił. Nie, czy to Zeus? Może był to nawet sam Zeus, skoro powiedział sam? Synu? Przecież Kratos jest synem Zeusa. Czyżby? O! Moje ulubione cyklopy. Zmachać niczymi łapami. Czy uda mi się zrobić im ten blades? No dobra, to było samo kółko. Ale wydaje mi się, że te mają wyższe okienko zdecydowanie. No, to jest zdecydowanie wyższe okienko do zrobienia tego Nishera. Te podstawowe wersje mob, fajnie, że moby są przypisane do lokacji tutaj też. Że nie zapomnieli o powrocie starych, dobrych znajomych. Dobra, pobawmy się troszeczkę właśnie ostrzem Artemis. Jeszcze na sam koniec. Też piękne, czerwoniutkie. No dobra, dla was pomarańczowe, niestety. Ale albo pomarańczowe, albo lekko zniekształcone kolory, albo przyciemniony ekran to mocno, żeby się nic nie dzieli, no. Nie. Mocny to ostrze Artemis jest. Trzeba przyznać. Co, przestali nagle strzelać? Nonsens. Nie to. No.
nie chcę. O, chodziło mi tylko o to. Wychodzi na to, że największą krzywdę obecnie robią łucznicy. O! Miejsce, w którym ratowałem wyrocznie. Wszystko się pozmieniało. O, jakbym tutaj coś pominął, to chyba miałbym jeszcze szansę to zdobyć. Czy słyszałem syreni śpiew? Dobra, a co? Kratos. Return, but too late. Ares has taken Athens. There is no more hope. No hope. O kurde. Co? Jeszcze ma jakieś wstrygnięcia takie? Też. Ale oni to zjebali, przepraszam. Ona powinna w tym momencie zginąć, a nie jeszcze jakieś mieć swoje podrygi, że jeszcze żyje, jeszcze wyciąga rękę. Kratos. Powróciłeś, ale za późno. Ares przejął Ateny. Nie ma nadziei. Nie ma nadziei. Nie ma więcej nadziei. Nie ma nadziei. Nadziei jest do sporo. Tylko muszę dostać się do Puszki Pandory. Ale najpierw... Nowe potężne dusze. Nowe 10 tysięcy. Cholera, nie ten przycisk szlak. O! I oto za nie. Dobra, niech Ares wie, kto nadchodzi. O, na 60. skrzynie many, skrzynie życia. Niech Ares wie, że nadchodzi Kratos. Kratos had traversed the desert of lost souls, bested the deadly traps of Pandora's temple, and escaped Hades itself. There was but one task left. Zeus! Do you see now what your son can do? You cast your favor on Athena, but her city lies in ruins before me. And now, even Pandora's box is mine. Would you have me use it against Olympus itself? Kratos, returned even from the underworld. Is this the best you can do, father? You send a broken mortal to defeat me, the god of war? Boom. Tylko albo aż tyle. After thousands of years, Pandora's box was finally opened. The power of the gods unleashed. Zmierz się z równym sobie, gnoju. Just a mortal. Every bit as weak as the day you begged me to save your life. I am not the same man you found that day. The monster you've created has returned to kill you.
You have no idea what a true monster is, Kratos! I od razu prawdziwa forma. Your final lesson is at hand. Prepare to join them. Moi drodzy, właśnie, też to, co mnie zasmuciło, to fakt, że ostrza chaosu na cutscence nie były pokryte znakami. Szkoda. Skoro mam je wymaksowane, to fajnie byłoby zobaczyć je też wyryte teraz na ostrzach Kratosa. Dobra. Łyczek wody. Lecimy z duszyczkami. Dobra, nie ma co. My favorite skill. Dobra, trochę życia mamy. Chcę, żebym był twój bogów? O, młot jakiś. He. Lekceważ mnie. No to mnie wkurzyłeś. O kurde. Gdzie on poleciał? Nigdy. Jakoś. Czy on powiedział, że jako śmiertelnik nigdy nie. Nie. Ojej, nigdy nie. Jak to się zwie? Jak to po polsku powiedzieć? Nie, nie. Jako śmiertelnik nigdy. Nie przekroczę swoich limitów jakoś, no nie no. Kurde. Będę musiał się wsłuchać to w napisach po prostu. Napisać, bo teraz nie jestem w stanie przypomnieć sobie tekstu, co on mówił. O! Szlak! Ała, 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 ała. You are no warrior. Why do you resist me, Spartan? Nie jesteś wojownikiem, dlaczego mi się opierasz, Spartiato? Co? Tam miałem od razu klikać krzyżyk? Mi się stawało. Tak, krzyżyk. Cholera, jeszcze raz. Nie, za późno, szlak. Co jest?
przegapiłem kolejny moment. No tak. Co jest? No nie. A few moments later. Dobra, wreszcie. Przynajmniej ten mini quick time event poszedł. Chyba ktoś się wkurzył. No co ty robisz? Gdzie ty mnie chcesz wciągnąć? Czy wciągasz jego ostrza? Zabierasz mu miecz. Znaczy ostrza. Chaos? But to break a man's spirit is to truly destroy him. Yet. Do you recognize this place, Spartan? The location of your greatest failure? Perhaps there is a chance you can undo the deeds of the past. The nightmares that had haunted Kratos for the past 10 years had now taken form and substance. His past stood before him. Kratos! What's happening? Where are we? By the gods, can this be real? No i zły Kratos. There is nothing you can put in my way to stop me. I will save my family. No i muszę dotrzymać słowa. Uratować swoją rodzinę. A na pomoc przyjdą mi co? Ile ja mam dusz? 16 koła. Upgrade. To musiałbym polecieć z samego już Aresa. Z pierwszej fazy walki z nim. Czyli jednak ciężko o to, żeby nie wyupgrade'ować wszystkiego na jednym podejściu gry. God of War, jakiejkolwiek części. Jeszcze zostanie mi z nawiązką. Jeszcze potężniejsze dusze. Klikaj kółko, aby przytulić swoją rodzinę. Przytulenie twojej rodziny przetwarza ich twoje życie na ich. To R2, debil. Dobra, koniec tej zabawy. Uwaga, chwycił mnie w czasie filmu bogów. No nie. Dobra, inaczej. Kurczę, źle to rozegrałem trochę. Hmm.
O nie, co? A plan był taki dobry. Nie, 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 nie! No nie, i porażka. Nie musiałem przegrać. Nie, czyli jednak nie mogę przegrać, cholera. You'll never have them again! You cannot save them, Kratos. You gave them up in your quest for ultimate power. There is a price to pay for everything you gain. Not that price. I didn't want them to die. No price is too high for what I offered! And you rejected me.
a god! Now, you will have no power, no magic! All that is left for you is death! No i... powtórka z rozrywki. Wyrwany na siłę ostrza. You should have joined me, Kratos! You should have been stronger! By the gods. The battle was not over. The gods, it seemed, had a final gift. Ja to ranę. I still have allies in Olympus, Ares. Now you will see moce. How strong I am. Miecz Ateny. Ostateczne starcie. Walka toczy się o to, kto będzie miał więcej życia finalnie. A i zabrał mi całkowicie moje moce, tak? Dobra, przegrałem. Nie miałem szans nawet. Tylko, że niestety Bóg wojny oszukuje. Kurde. No, nie, nie, no, 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 dawaj, 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 dawaj. Szlak. Za słabo. Źle, 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 bardzo źle. Dobra, muszę blokować, wykorzystywać okazję. Aha. A szło tak dobrze. Okej, czyli ta, nawet tak to można było zrobić? Nice. It was I who saved you in your time of greatest need. Killer. I haven't forgotten, Ares. I remember how you saved me. That night. I was trying to make you a great warrior. You succeeded. Kratos had done the impossible. A mortal defeating a god. Ares was no more. Jaka to mowa. Piękne. The city had been saved and would thrive again. The same could not be said for Kratos, for as he sought to rebuild his soul with the help of the gods, the truth was revealed to him. Athena, rid me of the memories that haunt me still. You have done well, Kratos. Though we mourn the death of our brother,
The gods are indebted to you. We promised your sins would be forgiven, and so they are. But we never promised to take away your nightmares. No man, no god could ever forget the terrible deeds you have done. In the end, knowing the visions of his past would never leave him, Kratos made his way to the bluffs overlooking the Aegean Sea. The gods of Olympus have abandoned me. I wracamy do początku. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. The fate of Kratos was not as it seemed. The gods had other plans. Borne aloft like a feather, Kratos found himself risen from the sea and placed on solid earth. You will not die this day, Kratos. The gods cannot allow one who has performed such service to perish by his own hand. Ares' tactics were brutal. His path of destruction had to be stopped. But now there is an empty throne in Olympus, and a new god of war is needed. Take these stairs, Kratos. They lead to your ultimate reward. Ostrze Ateny. Oto, co otrzymałem zamiast ostrzy chaosu. Nową broń, piękną, złocistą. A tutaj już tego nie ma, tej skrzyni. Olimp. Człowiek, który zasiadł na tronie wśród bogów, jako nowy bóg wojny. I już bym znowu mi skliknął. Ostatnie miejsce zapisów. Ostatnia prosta. A, to są takie trofea, które zniszczyłem, tak? Tacy najwięksi przeciwnicy z mojej gry, z tej przygody. Minotaur i Ares. A, i... Hydra z tyłu. Tronu, pierwszy, największy wróg. Ale moi drodzy, zanim zakończę tę serię, to zobaczmy jeszcze trofea, które zdobyłem. Nie wszystkie mi się zaktualizowały, tak więc... O, kickboxer. Ukończ zagadkę pudełka w pomieszczeniu z kolcami. A kurczę, tutaj musiałbym ocalić wyrocznie na 10 sekund chyba przed. Okej, okay, momencik. A, no tak, get me the beer kit. Potrzebuj mi piwo po prostu, dzieciaku, albo kup mi piwo, dzieciaku. Znaczy, to może tytuł tego trofeum może przetłumaczyć jako potrzebuję piwo, czyli uwolni się z Hadesu. Zabij Aresa. Zdobądź głowę żony architekta. Odzyskaj puszkę Pandory.
Mówiąc szczerze, nie wiem, czy to zdobyłem. A, ukończ grę na jakiejkolwiek trudności, to jeszcze tego nie mam, ale to powinienem mieć. O, właśnie, wespnij się na te kolumny z kolcami bez otrzymania obrażeń. Nice, fajnie, że można było spać kilka razy i od nowa wejść i tak zaliczało. Ukończ wyzwanie bogów, beat the game. Aha, ukończ grę poniżej 5 godzin. O kurde. O kurde. Na jakimkolwiek poziomie trudności. O, no to jest challenge. Raczej tutaj platyny nie zdobędę. Wracam do rozgrywki. Czas zasiąść na tronie. To tron Boga Wojny. Po prostu zasiąść na nim. I tyle, nie będę tłumaczył więcej. Ojen. Serio, te ręce w teksturach. Throughout the rest of time, whenever men rode forth to battle for good cause or for evil, they did so under the watchful eye of the man who had defeated a god. They were driven forward by Kratos, the mortal who had become the new god of war. No i w taki sposób, moi drodzy, kończymy pierwszą część oryginalnej trylogii God of War. No właśnie, teraz ukończyłem grę na dowolnym poziomie trudności, a następne odcinki będą właśnie z drugiej części tejże gry. Tak, chcę zapisać swój progres. Moi drodzy, przygoda w God of War z 2005 roku była o wiele cięższa, niż to zapamiętałem. Dwójka jest tytułem, który pamiętam, mówiąc szczerze, najmniej. I tam będę się pewnie męczył najwięcej z niektórymi zagadkami. I już teraz serdecznie zapraszam was do bycia na bieżąco z kolejną z części przygód Kratosa. A tymczasem bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków z tej serii. Zachęcam też do obejrzenia innych serii z gramy, które u siebie opublikowałem, jak i do bycia na bieżąco z serią, ze serią poradników Warframe. A teraz bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.